Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Augustynowicz. Jestem prawniczką, doktorem habilitowanym nauk medycznych i nauk o zdrowiu, profesorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przedstawię Państwu problematykę urlopów przysługujących rodzicom w związku z urodzeniem dziecka i świadczeń finansowych wypłacanych z tytułu tychże urlopów. W związku z urodzeniem dziecka rodzicom przysługuje urlop macierzyński, urlop rodzicielski, zaś ojcu dziecka przysługuje dwutygodniowy urlop ojcowski. Te urlopy przysługują tylko i wyłącznie tym rodzicom, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o pracę. Urlopy te nie przysługują rodzicom wykonującym pracę na innej podstawie, czyli na przykład prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. Choć te urlopy osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, nie przysługują, to przysługuje im zasiłek macierzyński, który jest wypłacany w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, a także urlopie ojcowskim. Jeżeli chodzi o urlop macierzyński, to przysługuje on matce dziecka oraz ojcu dziecka w takim zakresie, w jakim matka dziecka nie wykorzystała tego urlopu. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. W razie urodzenia dwójki dzieci 31 tygodni urlopu macierzyńskiego, trójki 33, czwórki 35, a w razie urodzenia piątki bądź większej liczby dzieci, wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 37 tygodni. Ponieważ jest to urlop, który przysługuje w związku z urodzeniem dziecka, powstaje pytanie, czy ten urlop ma być wykorzystany po urodzeniu dziecka, czy też przepisy dopuszczają wykorzystanie przynajmniej części tego urlopu przed urodzeniem dziecka. Otóż zgodnie z obowiązującymi regulacjami kobieta w ciąży może wykorzystać maksymalnie 6 tygodni przed planowanym terminem porodu, natomiast po porodzie wykorzysta pozostałą część urlopu macierzyńskiego. Jeżeli kobieta nie złoży wniosku o wykorzystanie części urlopu przed planowanym terminem porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego będzie dzień porodu. Czy można zrzec się urlopu macierzyńskiego? Nie. Niemniej jednak kobieta może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, musi wykorzystać po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, niezależnie od tego, w jakim wymiarze wykorzystała urlop macierzyński przed planowanym terminem porodu. A poza tym, pozostałą część urlopu macierzyńskiego musi przejąć ojciec dziecka. W tym celu kobieta składa do pracodawcy wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego i do tego wniosku dołącza kopię wniosku ojca dziecka o udzielenie mu pozostałej części urlopu macierzyńskiego, bądź też w przypadku ojca, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, oświadczenie o rezygnacji z prowadzenia działalności zarobkowej na czas trwania urlopu macierzyńskiego. Pracodawca może odmówić ojcu dziecka wyrażenia zgody na przejęcie części urlopu macierzyńskiego? Nie. Pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego ojca będzie dzień po rezygnacji matki z urlopu macierzyńskiego. Czy urlop macierzyński może być przerwany? Tak, jeżeli kobieta trafia do szpitala i wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, a opiekę nad dzieckiem przejmie ojciec dziecka. W tym wypadku ten termin urlopu macierzyńskiego, który przejmuje ojciec dziecka, ma przypadać na dzień pobytu matki w szpitalu, bądź też na dzień, w którym ma się rozpocząć leczenie. Co w sytuacji, kiedy przedłuża się pobyt nowonarodzonego dziecka w szpitalu? W takiej sytuacji kobieta ma obowiązek wykorzystania 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeżeli
do tego czasu dziecko nie będzie wypisane ze szpitala, może przerwać urlop macierzyński i wykorzystać go w pozostałej części po powrocie dziecka ze szpitala. Tutaj zwrócę Państwa uwagę na to, że w sytuacji, kiedy dziecko przebywa w szpitalu, to rodzice mogą korzystać ze zwolnienia z pracy w związku z chorobą dziecka w wieku do lat 14. Rodzicom pracownikom przysługuje również urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski powinien być wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Może być wykorzystany jednorazowo albo ewentualnie maksymalnie w 5 częściach. Przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Od 23 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe zasady związane z urlopami rodzicielskimi. Otóż po pierwsze, urlop rodzicielski został przedłużony o 9 tygodni w odniesieniu do czasu trwania urlopu rodzicielskiego przed tą zmianą. Obecnie wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, natomiast w razie porodu mnogiego urlop rodzicielski wynosi 43 tygodnie. Urlop rodzicielski został wydłużony o 9 tygodni, jednakże te 9 tygodni z 41 tygodni może wykorzystać drugi rodzic. Jeżeli zatem matka dziecka będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego, to wykorzystuje urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni, natomiast 9 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie mógł wykorzystać ojciec dziecka. Urlop rodzicielski jest urlopem fakultatywnym, co oznacza, że rodzice mogą, ale nie muszą korzystać z urlopu rodzicielskiego. Mogą wykorzystać część tego urlopu, wówczas pozostała część urlopu przepadnie. Jeżeli rodzice posiadają zaświadczenie za życiem, czyli zaświadczenie stwierdzające trwałe i nieodwracalne upośledzenie umysłowe, bądź też trwałą i zagrażającą życiu chorobę dziecka, która powstała w okresie płodowym, czy też w związku z porodem, to przysługuje im wydłużony urlop rodzicielski i wówczas wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 65 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 67 tygodni w przypadku urodzenia więcej aniżeli jednego dziecka. W trakcie trwania urlopu rodzicielskiego rodzice mogą wykonywać pracę na rzecz swojego pracodawcy, jednakże w wymiarze nie większym aniżeli pół etatu. W trakcie trwania urlopu rodzicielskiego rodzice mogą wykonywać pracę na rzecz swojego pracodawcy, jednakże w wymiarze nie większym aniżeli połowa etatu. Wówczas urlop rodzicielski przysługuje na pozostałą część etatu i ulega wydłużeniu. Wówczas ten wymiar urlopu wynosi maksymalnie 82 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 86 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci. Jak wspomniałam, od 23 kwietnia zmienione zostały zasady dotyczące urlopów rodzicielskich. Uproszczone w istocie zostały procedury związane z udzieleniem tychże urlopów. Rodzice, którzy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego, składają wniosek na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem urlopu do swojego pracodawcy. Wniosek bądź w formie papierowej, bądź w formie elektronicznej. Pracodawca jest zobowiązany ten wniosek uwzględnić. Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni i powinien być wykorzystany do chwili ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Może być wykorzystany bądź jednorazowo, bądź w dwóch okresach
tygodniowych. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, jak również urlopu ojcowskiego, pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku i z wynagrodzeniem nie niższym niż to, które było pobierane przed rozpoczęciem urlopu. Oczywiście z uwzględnieniem podwyżek, które by przysługiwały pracownikowi, gdyby z tego urlopu nie korzystał. Nie jest zatem zgodne z prawem dopuszczenie pracownika do pracy z uwzględnieniem dotychczasowego wynagrodzenia, ale na innym stanowisku w sytuacji, gdy stanowisko zajmowane przed urlopem przez pracownika jest już zajęte przez inną osobę. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy ze względów organizacyjnych, czy ze względu na zmiany organizacyjne, ze względu na likwidację stanowiska, nie jest możliwe dopuszczenie pracownika do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym z wynagrodzeniem analogicznym do tego, które było pobierane przed urlopem, oczywiście z uwzględnieniem podwyżek, które pracownikowi by się należały, gdyby nie przebywał na urlopie. Za czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, jak również urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Jak już wspominałam na wstępie, zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko rodzicom, którzy są pracownikami, czyli mają nawiązany stosunek pracy. Zasiłek macierzyński przysługuje również tym osobom, które wykonują pracę na innej podstawie niżeli umowa o pracę, na przykład prowadzą działalność gospodarczą, jeżeli są objęte ubezpieczeniem chorobowym, albowiem zasiłek macierzyński jest wypłacany właśnie z ubezpieczenia chorobowego. Co do zasady, wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru, natomiast wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego podczas urlopu rodzicielskiego wynosi 70% podstawy wymiaru. Niemniej jednak, jeżeli kobieta, pracownica złoży w terminie nieprzekraczającym 21 dni po porodzie wniosek do pracodawcy o jednoczesne udzielenie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, to zasiłek macierzyński przysługujący kobiecie przez czas ich trwania będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru. Przy czym, proszę Państwa, jeśli mówimy o urlopie rodzicielskim, to do tej podstawy wymiaru nie wliczamy 9 tygodni, które przysługują drugiemu rodzicowi, bo tutaj zasiłek macierzyński będzie wynosił 70% podstawy wymiaru. W tym momencie powstaje pytanie, co to jest owa podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego? Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. A podstawą wymiaru zasiłku chorobowego rodzica pracownika jest wynagrodzenie, przeciętne wynagrodzenie pobierane przez pracownika w czasie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień powstania niezdolności do pracy. Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku rodziców, którzy prowadzą pozarolniczą indywidualną działalność gospodarczą. Otóż w ich przypadku podstawa wymiaru zasiłku będzie zależała od zadeklarowanej kwoty, od której są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Otóż każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, deklaruje, od jakiej kwoty będzie odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne. Minimalna kwota, którą może zadeklarować, to jest 60% przeciętnego wynagrodzenia, a maksymalnie może zadeklarować 250% przeciętnego wynagrodzenia. Powstaje pytanie, czy przedsiębiorcza mama prowadząca działalność gospodarczą nie powinna podwyższyć podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, aby otrzymywać wyższy zasiłek macierzyński. Zapewne tak, ale musi pamiętać o dwóch rzeczach. Nie może podwyższyć jedynie podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli podwyższamy podstawę wymiaru składek, to oczywiście będzie to dotyczyło wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne. I po drugie, warto pamiętać o tym, że najlepiej byłoby podwyższyć podstawę wymiaru składek na co najmniej 12 miesięcy przed planowanym terminem porodu. Jeżeli dojdzie do podwyższenia podstawy wymiaru składki za jeden miesiąc, czy też kilka miesięcy z miesięcy 12, to zasiłek będzie podwyższony o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek w wyższej wysokości. Rodzice pracownicy mają również prawo do urlopu wychowawczego. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 tygodni. Powinien być ten urlop wykorzystany do czasu zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia. Z zasady urlop wychowawczy jest bezpłatny. Zasiłek wychowawczy przysługuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 zł, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 764 zł na jednego członka rodziny. W czasie urlopu wychowawczego rodzice mogą wykonywać pracę, mogą również pobierać naukę. Niemniej jednak, czas zwrócić uwagę na to, że podstawowym celem urlopu wychowawczego jest zagwarantowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli zatem pracodawca poweźmie wiadomość o tym, że rodzic, który przebywa na urlopie wychowawczym, nie sprawuje tej osobistej opieki nad dzieckiem, na przykład wyjechał za granicę do pracy i pozostawił dziecko pod opieką dziadków, może wezwać pracownika do stawiennictwa się do pracy, a pracownik jest obowiązany takie wezwanie uwzględnić. Dziękuję Państwu za uwagę.